Szczęść Boże, witam Was kochani na kanale Serce do Serca. Dzisiaj powiemy sobie o relacjach takich typowo międzyludzkich i o tym, jak kochać pomimo tego, że czasami potrzebujemy być w tej miłości radykalni, a czasem nawet i surowi. Spójrzmy najpierw może jako na taką pierwszą postać, żeby Was troszkę w to wszystko wdrożyć, naszego Pana Jezusa, który głosił Ewangelię z miłością, który chodził do chorych, uzdrawiał, który nauczał z największą czułością, mówiąc, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie, mówiąc, że Bóg Ojciec jest pośród Was. I ludzie, pomimo że mieli uszy, pomimo że mieli oczy, nie widzieli, nie słyszeli, nie usłyszeli o Królestwie Niebieskim i nie ujrzeli. Oczywiście były osoby pojedyncze, którzy tejże prawdzie uwierzyli. Później nadszedł taki czas, kiedy Pan Jezus zaczął wzdychać, kiedy zaczął być umęczony tą miłością miłosierną i zaczął pojawiać się z Niego, wychodzić z Pana Jezusa święty gniew. O plemię żmijowe, ile ja mam was jeszcze znosić? Waszym ojcem jest diabeł, bo gdyby tak nie było, wiedzielibyście, że jestem z prawdy i prawda mieszkałaby w was, ale jesteście z kłamstwa i kłamstwo was mieszka, dlatego waszym ojcem jest szatan. Pan Jezus też czasami mówił, precz diable, plemię żmijowe. Pan Jezus też czasami, pomimo że to jest Bóg po trzykroć święty, a ty masz tego, że Boga naśladować we wszystkim, w jak najdoskonalszej formie, dążąc do tego, żeby tylko wszystko, co z ciebie wypływa, było ku zbudowaniu, ku miłości. Więc widzimy, że Pan Jezus, kiedy posługiwał się surowością, radykalnością, to nie znaczy, że był oziębły, nieempatyczny, tylko to, co było w jego sercu i dlaczego tak powiedział, wypływało z tego, że wcześniej poprzedzała to głęboka empatia, głęboka miłość miłosierna, ale ci ludzie potem deptali. Więc Jezus zawsze zaczynał od łagodności, zawsze zaczynał od miłosiernej miłości i od tego i my mamy zaczynać. Mamy być tak długo miłosierni, ale kiedy już ludzie, nie będzie ta forma do nich docierać, my mamy ich ochrzcić świętym gniewem. Po prostu taki prysznic świętego gniewu ma wypłynąć z nas na tych ludzi, nie dlatego, że w nas jest miłość własna, czy szukanie własnego egoizmu, czy wyżycie się, bo to nie ma nic wspólnego z miłością, z tego czym prędzej biegnij do spowiedzi i się spowiadaj. Natomiast jeżeli poprzedzało to miłość, łagodność, napomnienia w miłości, wrażliwości do tego człowieka, a tymczasem to nie zadziałało, napomnij go w świętym gniewie, w surowości, radykalności. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o takich ludziach, a często też naszych bliskich w naszej rodzinie i też ludźmi, którymi my się otaczamy i o dwóch typach ludzi i o dwóch skrajnościach, jakie najczęściej spotykam w swoim życiu i myślę, że Wy również możecie spotykać, a być może dziś jest to słowo do kogoś z Was. Dzisiaj mamy taki trend, który mówi o tym, że coś jest czarne albo białe, a nie ma nic pośrodku. Jest to błędna interpretacja, ponieważ coś, co jest pośrodku, jest najzdrowsze. I jedni ludzie, to jest taki typ, taki miłosierny Samarytanin, taki ratownik, który chce wszystkich ratować, który chce ten świat zbawiać. Poniekąd ta cząstka jest we mnie też, ale wypośrodkowana, myślę, dzięki mojemu Zbawicielowi, od którego uczę się wszelakiej mądrości. I mamy drugi typ ludzi, typowo lękliwych, którzy najchętniej zbudowaliby mur, nie wychodzili do ludzi, bo świat jest zły, bo wszędzie jest lęk, strach i nie ma tam takiego otwartości na nowe, na relacje, na zdobywanie, odkrywanie świata, bo poprzedza to lęk i strach, to także przekłada się na sferę wiary i o to, że możemy popłądzić i nie mylić tego z owocem Ducha Świętego, też z rozsądkiem czy rozumem, tylko bardziej chodzi mi o takie skrajności, że wszystkiego się boimy i boimy się nawet
Pisma Świętego, Słowa Bożego, że przeraża nas mądrość Boża i Jego wszechmoc, działanie. Boimy się tego ponadnaturalnego działania w naszym życiu, ale też możemy bać się takich naturalnych okoliczności i tego, aby je stwarzać, aby właśnie w nich być i gdzieś tam w tym wszystkim, tym życiu społecznym uczestniczyć. Czyli mamy dwie skrajności. Ludzi, którzy się wszystkiego boją, którzy wszędzie widzą jakiś podstęp, wszędzie widzą jakąś lęk, obawę, wszystko podważają, wszystko krytykują albo totalnie zamykają się na jakiekolwiek opinie i są bardzo skryci i przeżywają wszystko wewnętrznie i nie chcą jakby pokazać tego, kim są na zewnątrz i podzielić się, bo ktoś musiał tych ludzi bardzo skrzywdzić. No i ten drugi typ ludzi to są właśnie ci ludzie, którzy wszystko chcą wszystkich ratować, wszystkich chcą tą miłością, często nadopiekuńczą, która jest równoznaczna z miłością toksyczną i miłością własną, bo jest to miłość kontrolująca, to nie wypływa nic z tego, że my chcemy dobra dla tej osoby, tylko my jeszcze tej prawdy nie widzimy i potrzebujemy Ducha Świętego, żeby to zobaczyć, że to, że ty non-stop po prostu mówisz, żeby druga osoba robiła to czy tamto na siłę, na zachęcenie do badań, żeby się ciągle badała, żeby ciągle, czy już zjadłeś, czy ciepło się ubrałeś. Okej, takie słowa są potrzebne, to są słowa troski, ale kiedy to wypływa nieustannie i cały czas na siłę po prostu kogoś próbujemy po prostu tak opatulić, akurat przytoczę tutaj, nie wiem, szalikiem dookoła szyi, po prostu ledwo ten człowiek już widzi, to dosłownie tak tymi gestami, tymi słowami ten człowiek też już może po prostu wymiotować tym twoją nadopiekuńczością, bo on już nie będzie miał, jego autonomia będzie zaburzona, bo tej opieki jest za dużo. My musimy pozostawić człowieka też w pewnej przestrzeni swobody, wolności, też wyboru, nauczyć tego człowieka wyboru i tym bardziej nie osaczać drugiego człowieka wieloma troskami własnymi tak naprawdę, to są nasze troski, przekładając to na osoby dorosłe, bo one są już odpowiedzialne za siebie i właśnie tutaj rodzi się dużo dzieci nieodpowiedzialnych z racji tego, że właśnie my chcemy to dziecko po prostu zamknąć w takiej bańce mydlanej, właśnie tak zaopiekowane, żeby one tak po prostu się rozpływały w tej naszej trosce. A to nie o to chodzi. Dziecko ma się nauczyć właśnie tego, że jego potrzeba autonomii i rozwijania się i też stawiania tych granic, podejmowania jakichś decyzji w życiu czy wyborów ma wynikać też właśnie z jego własnej autopsji i z jego własnych pragnień i też obowiązków, które przecież każdy z nas ma i dojrzewa w tych obowiązkach. No i też chciałabym właśnie odnośnie, jak już mamy te porównania, te dwa typy ludzi, to pośrodku właśnie mamy coś pomiędzy. Czyli osoba zrównoważona, to jest osoba, która ma rozum, wie, że gdzieś tam pali się czerwona lampka, słucha nad nim Ducha Świętego, słucha rozumu, ale też nie zamyka się na cały świat, ale gdzie trzeba jest ostrożna. I tak samo z tą miłością, nie jest nadopiekuńcza. Czasami zapyta, czy ci coś pomóc, czy nie brakuje ci czegoś, czy się najadłeś, czy potrzebujesz dokładki, ale nie jest tak nadopiekuńcza, że jest to wręcz toksyczne. I co jest takim punktem odniesienia w tym wszystkim, że w tym człowieku zrównoważonym, w naśladownictwie Jezusa Chrystusa, nie ma szukania swego, czyli tego, żebym ja czuła, że ja się już nie muszę martwić, troszczyć, chociaż i ci ludzie i tak się troszczą nadopiekuńczy. Cały czas, oni są cały czas w ciągłym zmartwieniu. To też jest taki demon, który tak w tych ludziach powoduje te natrętne myśli. Ale jakoby właśnie, jeszcze wracając właśnie do tych słów, że w tych ludziach cały czas jest taki niedosyt. Niedosyt. Oni cały czas się muszą o coś martwić, o coś troszczyć i przekładają to właśnie na tych drugich ludzi i później taki człowiek, który wyrasta z takiego domu nadopiekuńczego, on nie potrafi stawiać granic, on ma problem z podejmowaniem decyzji życiowych. On chce wszystkim pomagać, wszystkim pomóc, ponieważ cały czas był wpędzany w poczucie winy.
I tutaj chcę Wam powiedzieć też o toksycznym poczuciu winy. O tym, że jeżeli wychodzimy z takiego domu, to nie jest naszą winą, kiedy my na czyjąś potrzebę nie odpowiemy. My mamy pomagać, nie mylić jakby z tym, że my mamy nic nie robić i jakby nie pomagać innym ludziom. Natomiast w relacjach toksycznych, kontrolujących, gdzie nasz rodzic mówił, na Ciebie nigdy nie można liczyć. Ty zawsze, albo Ty ciągle nie chcesz mi pomóc, albo ty zawsze nie masz dla mnie czasu. Ty zawsze masz taką wymówkę. Ty zawsze, albo ty ciągle. To są takie manipulacyjne, kontrolujące słowa, które właśnie powodują, że w nas, w ludziach, często dorosłych, jest taki syndrom właśnie obciążający nas właśnie z skutków tych zachowań naszych przodków i bardzo często mamy jeszcze w życiu dorosłym z takimi osobami kontakt i bardzo ważne jest zaglądnięcie w głąb siebie o tym, co myśli Pan Bóg o Tobie. Bo jeżeli w większości przypadków Ty kierowałeś się życzliwą miłością i pomagałeś wtedy, kiedy mogłeś, odpowiadałeś wtedy, kiedy mogłeś, odebrałeś telefon wtedy, kiedy było to możliwe, czy zrobiłeś zakupy, czy przyjęłeś kogoś pod swój dom, ale w momencie, w którym Ty miałeś do tego przestrzeń, w momencie, w którym Ty nie miałeś przestrzeni odebrać telefonu, zrobić komuś zakupów, odpowiedzieć wszystkim na wiadomości, pomodlić się za wszystkie prośby, które są do Ciebie kierowane, to nie jest Twoja wina. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś, najdoskonalej, jak potrafiłeś, w odpowiedzi na miłość Boga, którą Ciebie obdarza i Ty ją kierujesz dalej. Ale nie jesteś Bogiem i nie jesteś w stanie zatroszczyć się o wszystkich ludzi i odpowiedzieć na ich potrzeby. Natomiast co do ludzi, którzy wpędzają nas w poczucie winy, to takim ludziom trzeba postawić granice, często surowe. A kiedy oni nie usłuchają, jeżeli powiemy: słuchaj, nie życzę sobie, żebyś mówiła do mnie w ten sposób, że ja zawsze, ponieważ w większości procent ja Ci, człowieku, pomagam. Na tyle, ile mogę, proszę Cię, nie podważaj mojej dobroci czy mojej godności i tego, jakim jestem człowiekiem, bo tylko Bóg może mnie osądzać i tylko ja w głębi serca mam obraz udzielony dzięki łasce Bożej tego, kim jestem w środku. Nie Tobie to zostawiać. Więc bardzo często też tacy ludzie toksyczni będą podważać Twoją wiarę. Zobacz, czy Ty jesteś taka nawrócona. Zobacz, czy Ty na pewno jesteś taka wierząca, czy jesteś taka autentyczna. On tu będzie cały czas podważanie Twojej tożsamości, tego, kim jesteś. I Ty nie masz na to pozwolić. Mądry człowiek, który żyje w chwale Bożej i jest zrównoważony emocjonalnie, duchowo, psychicznie, będzie stawiał granice. Nie życzę sobie, żebyś do mnie w ten sposób mówiła. Nie życzę sobie, żebyś podważała moją wiarę. Nie życzę sobie, żebyś podważał moją dobroć i moją chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Nie czuję się, też można powiedzieć, nie czuję się dobrze, kiedy mówisz do mnie w ten i w ten sposób, albo kiedy wymuszasz na mnie to czy to. I jeżeli taka osoba nie usłucha i takie zachowania będą się powielać i ta Twoja autonomia będzie nieustannie naruszana, to niestety z miłości do tego człowieka powinieneś się odciąć od takiej osoby. Odciąć się od takiej osoby i modlić się za taką osobę, oczywiście, że jesteś chrześcijaninem, ewentualnie wybaczyć takiej osobie, to też bezapelacyjnie, ponieważ Bóg Tobie wybacza całą Twoją nędzę, którą też masz w sobie, bo nieustannie upadamy i powstajemy. Ale właśnie wybaczenie otwiera nas na taką wolność wewnętrzną, duchową i na przyjęcie łaski, przebaczenia od Boga, że nie chodzimy z tym bagażem, tacy utrudzeni, tacy potępieni, tacy strudzeni, tacy nerwowi, tacy niespokojni na duchu, bo Pan nas podnosi. Powstajemy do góry z Nim razem, dzięki Jego łasce, na skrzydłach wiary i na skrzydłach prawdziwej miłości, a nie tej iluzjonistycznej. Często ktoś nam powie, należy czcić ojca, matkę, czcić ludzi, wybaczać, ale nie zawsze wybaczenie jest dobre. W sensie takim, wybaczenie z serca drugiemu człowiekowi jest ważne, ale może źle to ujęłam, może wybaczenie zawsze jest dobre,
ale nie zawsze pobłażanie, o to mi chodziło, nie zawsze pobłażanie tej osobie i zawsze głaskanie, zagłaskiwanie problemu, teraz też nie ma problemu. No nic się nie stało, to nie nic się stało, że mnie wyzwałeś, to nic się nie stało, że znów naruszyłeś moje granice, to nic się nie stało, że znów na mnie coś chciałeś wymusić, to nic się nie stało, że znów wpędzałeś mnie w poczucie winy, że ja zawsze coś robię, skoro tak nie jest. I to też jest fałszywe. To też jest iluzja, życie w iluzji, nie życie w prawdzie. Więc taką osobę też trzeba surowo napomnieć. Słuchaj, ja ci wybaczam i wybaczę ci po raz kolejny. Ale następnym razem, kiedy znowu naruszysz moje granice, konsekwencją tego będzie, że ja się odetnę, bo twoje destruktywne zachowanie ma na mnie wpływ i na moją duszę. A Jezus mówi, cokolwiek żeście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. A ja nie chcę pozwolić, aby Bóg, który żyje we mnie i który ma posługę dla innych ludzi, który chce się tą miłością dzielić, ja nie mogę pozwalać, abyś ty zabijał miłość we mnie nieustannie. Więc to jest ta taka zdrowa ochrona, bo Bóg nas zachęca do miłosierdzia. Przebaczenie jest ważne i zawsze należy to czynić. Ale właśnie jeżeli chodzi o tolerowanie pewnych zachowań, to my nie mamy tolerować zła i zło nazywać złem i stawać w prawdzie zarówno o sobie w konfesjonale przed Jezusem Chrystusem, tak samo jak i przed drugim człowiekiem. My możemy mieć lęk w sobie, to jest to taka druga skrajność. Ja nie powiem mojemu mężowi, nie powiem mojemu dziecku, nie powiem mojej przyjaciółce, że zachowuję się tak i tak, że narusza moje granice, a ja nie powiem, że jeżeli te granice będą naruszane, to ja nie chcę ją zapraszać na swoje spotkania, na swoje urodziny, ja nie chcę z nią pracować w jednym miejscu. Nie dlatego, że jej nie wybaczam, czy jej nie kocham, czy jej nie miłuję, tylko dlatego, że non-stop oddziałuje w toksyczny, destruktywny sposób na moje dzieciństwo Boże, na moją osobowość, która nieustannie jest kreowana przez Boga, a drugi człowiek może to nieustannie, destruktywnie pogrążać w tej przepaści. I teraz co się dzieje z takim człowiekiem, który nie stawia granic? On jest jak taka pułapka na muchy, albo lepiej, jak taki plasterek miodu, do którego zlatują się te robaczywki. I właśnie takie robaczywki, tam każda zostawi jakieś odchody swoje w takiej duszy takiego człowieka. I taki człowiek będzie coraz bardziej zatruty i coraz większy ten bagaż jego będzie w jego sercu, w jego duszy, bo każdy tam niesie to, co chce. Każdy zostawi to, co chce i on sobie nic z tym nie zrobi, nie? Ta osoba sobie nic z tym nie zrobi. Natomiast człowiek zrównoważony, on będzie stawiał granice, będzie miłował tam, gdzie trzeba będzie pomóc bezdomnemu, to pomoże, tam, gdzie trzeba będzie kogoś przytulić, to go przytuli, tam, gdzie trzeba będzie powiedzieć dobre słowo, to powie, ale też tam, gdzie nie należy mówić dobrego słowa, to też nie powie, bo słuchajcie, powiem wam na takim doświadczeniu, że jeżeli jesteśmy w nieustannej relacji z Jezusem, nie każdy słyszy Jego głos w swoim sercu tak namacalnie, ale miałam takie sytuacje w swoim życiu, gdzie Jezus do mnie mówił: Klaudia, jesteś ciepłą i empatyczną osobą, ale w tym miejscu nie pozwalam ci bez mojego przynaglenia, kiedy ja chcę coś przez ciebie powiedzieć do tej osoby dobrego, żebyś komplementowała tą osobę i tak bardzo gorliwie wchodziła właśnie w to, żeby ją dowartościować. Bo ta osoba przyjdzie tak łaknąco do siebie, tak pasożytniczo, tak jak te muchy zlatują się do tego miodu czy do tych owoców. To tak ta osoba będzie z taką całą, z tą dziurą, z tą taką z tą dziurą wewnętrzną, którą ma. Ona będzie chciała tak w tobie, z ciebie to pozyskać i staniesz się dla niej bożkiem. A nie taki jest cel twojego życia i nie taki jest cel postawienia tej osoby na twojej drodze życia. Ty masz pokazać tej osobie, skąd ty bierzesz to, co ty masz, tą pełnię, tą radość życia, tą odwagę do czynienia tego czy tamtego, ten brak lęku, ten taki dobry charakter, który wynika też z tej sprawiedliwości i też tej surowości, kiedy trzeba, a wszystko to jest poprzedzone miłością, o czym mówiliśmy. I właśnie poprzez ciebie Pan Bóg chce cię użyć właśnie, a ty się możesz bać i powiedzieć sobie: Jen, jaki ten człowiek jest pokrzywdzony, ja muszę go komplementować, ja muszę mu uzupełnić te braki miłości, ja muszę mu tak wszystko dać, to co on tylko potrzebuje. Ale Pan Jezus, kiedy jesteśmy w Nim zażyłej relacji, On ci powie,
kiedy masz powiedzieć dobre słowo, że jesteś z tego człowieka dumny, ale to nie będzie słowo od Ciebie, tylko to będzie słowo od Boga wypowiedziane przez Ciebie, aby przekazać to dalej temu człowiekowi. Bo Bogu chodzi o to, żebyśmy my byli tymi inkubatorami, tymi narzędziami w Jego rękach, żebyśmy to, co my wypowiadamy, wypowiadali z miłości Ojca do drugiego człowieka. Ale kiedy to będzie miało wypływać się z nas i będziemy tą zranioną osobę, która ma tą dziurę wewnętrzną, nieuzdrowioną, niedotkniętą miłosierdziem Bożym, ale pod przykrywką nawet religijności, modlitw, chodzenia do kościoła, a tam wnętrze, korzeń jest nieuzdrowiony, a my będziemy chcieli tak po prostu, może ta osoba wyrosła z takiej rodziny, gdzie była nadopiekuńcza, gdzie wszystkie potrzeby były ponad to, aż się wylewało. Kiedy ktoś się skaleczył, to już ktoś huchał, już gdzieś tam, coś tam, gdzieś tam, no to jest nadopiekuńczość, ona też jest toksyczna i też jest niedobra i to też nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością Chrystusową, która daje wolność, która jeżeli mówisz, jeżeli ktoś ci mówi, babciu, ale mi nie jest zimno, a ty mówisz, zachorujesz, na pewno ci jest zimno, ale ty ciągle mnie słuchasz. Załóż to, proszę Cię. I tak cały czas wymuszamy na tej osobie i wmawiamy jej, naruszamy granice, naruszamy jej autonomię. Źle się dzieje z taką osobą. I tak samo, kiedy w drugiej osobie jest dziura wewnętrzna i tam nie jest uzdrowiony korzeń przez Jezusa Chrystusa, a my będziemy tam wlewać z nadopiekuńczości, z tej takiej naszej miłości własnej, chcemy wypełnić tą jej dziurę naszą miłością, to robimy błąd przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał cudzych bogów i ty możesz być tym cudzym bogiem dla tego człowieka. Więc nie czyń tego, bo skrzywdzisz tą osobę nawet pod pozorem miłości i dobroci. Także uważajcie, kochani, z tym wszystkim, bo ja zawsze będę powtarzać, że ludzie, którzy się spotykają na drodze, dzielą się na tych, w których jest dziura do uzupełnienia przez Pana Boga i których my mamy w sposób taki asertywny, gdzie nasza autonomia nie jest naruszona przez drugiego człowieka, przez takie łaknące pragnienie miłości, ale też niedawanie sobie w ten destruktywny sposób na naruszenie naszych granic, czy wmawianie nam czegokolwiek, czy takie toksyczne właśnie też, taka nadopiekuńczość. Stawianie granic jest bardzo ważne. Bycie asertywnym, ta nasza autonomia, ta nasza przestrzeń, to jest wszystko bardzo ważne. Tak nas Bóg stworzył i uczmy się od Boga, On daje wolność. Jeżeli dany człowiek nie jest na coś gotowy, nie naciskaj go na to i nie mów, dlaczego nie zrobiłeś tego wtedy, jak ja Cię prosiłam, bo nie był na to gotowy. Dlatego tego nie zrobił. A teraz to zrobił i ciesz się tym. Czyli miłość miłosierna raduje się z tym, że dany człowiek zrobił pewien postęp w odpowiednim dla niego momencie. I asertywność też wymaga tego, i miłość wymaga tego, że w pewnym momencie my powiemy sobie, nie możemy razem się zadawać. Nie możesz być z nami w tej jednej społeczności. Dlaczego Jezus mówi, że kiedy napomnienie jednej osoby nie zaowocowało w życiu drugiego człowieka, to weź kapłana, jeżeli jego nie usłucha, traktuj go jak poganina, wyłącz go. To jest asertywność. Tak zachowuje się Jezus. Jeżeli my nie słuchamy się lidera wspólnoty, jeżeli my nie słuchamy się gdzieś tam osoby z zewnątrz, która pewną drogę przeszła i miała jakieś światło i my tego nie bierzemy do serca, to my w oczach Bożych będziemy wyłączeni ze wspólnoty chrześcijan, którzy postępują w prawdzie i biblijnej takiej zdrowej, zrównoważonej, zrównoważonego zachowania, tak? Które ma z tego wszystkiego wynikać. I do czego jeszcze chcę nawiązać, że znowuż co to powoduje, nie? Co to powoduje takie zachowania? To powoduje to, że raz, że chodzimy z takim poczuciem winy nieustannie, jesteśmy w to wpędzani. Dwa, że nie potrafimy stawiać granic. Trzy, że w tą drugą stronę, kiedy dany człowiek już właśnie wynikając z tego, że tak bardzo chciał wszystkim pomagać i nie stawiał granic, tak bardzo został zniszczony przez życie, jego granice zostały naciągnięte, to teraz w odwrotny sposób on może stać się lękliwy, zamknięty w sobie i to też nie jest dobre. Biegnijmy do źródła. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie biegnijcie do mnie. Mnie traktujcie jako osobę w Chrystusie, jako siostrę w Chrystusie, która dzieli się z wami własnym doświadczeniem, które przeszła na własnym życiu. I to, co ja wam przekazuję, to jest większość z mojego życia. Albo z mojej relacji rodzinnej,
albo ze związków, w którym byłam, gdzie pewne granice chciały być naruszane, ale w pewnym czasie już Pan Jezus mnie nauczył tego, aby dbać o siebie, ponieważ my nie możemy kochać zdrowo drugiego człowieka, jeżeli nie kochamy samego siebie i nie znosimy samych siebie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, więc jeżeli Ty nie zatroszczysz się o swoją autonomię, o swoją przestrzeń, o to, żebyś Ty się czuł dobrze z Bogiem i sam ze sobą, to jak Ty będziesz w stanie kochać drugiego człowieka? Dużo ludzi nie znosi własnej samotności, są w czarnych myślach, nie potrafią zorganizować sobie czasu, źle się samotnie czują. I tak samo te słowa, które wielu ludzi tłumaczy i mówi, no ale Jezus sam powiedział, Bóg Ojciec sam powiedział w Księdze Rodzaju, że źle jest człowiekowi, to ja mam prawo czuć taką samotność i mam prawo tak łaknąć tej miłości od żony czy od dziecka i tak dalej. Nie masz prawa o nich łaknąć. Ty masz im tylko dawać. Ty masz im tylko dawać miłość, którą Ty bierzesz ze źródła od Jezusa Chrystusa z Eucharystii, z adoracji. Wchodzenie w związek ma wtedy sens, kiedy i dużo takich związków nie ma, to prawda, dlatego jest tyle poranionych małżeństw, ale też Pan Jezus wyciąga większe dobro z tego, bo i w trakcie małżeństw potrafi pewne rewolucje się zadziać, są różne rekolekcje, formacje i tak dalej. Ale im szybciej wyciągniemy te wnioski, tym lepiej dla nas, i dla naszego szczęścia i dla drugiego człowieka, bo nie będziemy obciążać drugiego człowieka tym i nie będziemy tacy łaknący, nie będzie tyle sprzeczek, kłótni o to, że my czegoś nie dostajemy od tego drugiego człowieka. I tak samo w drugą stronę, że no, nikt z nami nie wytrzyma tak długo, kiedy my będziemy tak skrajnie nastawieni na to, żeby brać, to kto z nami to wytrzyma? Przecież żaden człowiek nie jest Ci w stanie zaspokoić tego wszystkiego, nie? I właśnie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Także jeżeli jesteś mamą, która to ogląda, jesteś nadopiekuńcza, jeżeli próbujesz wynagrodzić jakieś, zrekompensować jakimiś rzeczami materialnymi drugiej osobie coś, co mu nie podarowałeś, to też to nic nie da. To, co jest zadaniem każdego z nas, zarówno rodzica, małżonka, babci, dziadków, przyjaciół, to jest to, że my mamy być narzędziem w rękach Boga, aby wskazywać Jezusa Chrystusa i aby nasza miłość wypływała tylko z miłości do Jezusa Chrystusa, do tegoże człowieka. Czyli jeżeli, jeszcze raz powtórzę, jeżeli dany człowiek nam mówi, ja nie czuję się szczęśliwy, ja jestem pusty wewnętrznie, to co ty masz zrobić? Czy ty masz na siłę tego człowieka ciągle przytulać, ciągle głaskać? Nie, nie krzywdź go. Oczywiście przytul go, powiedz mu dobre słowo, zmotywuj go. Ale przede wszystkim, bo ja nie mówię, żeby tego nie robić, broń Boże, macie to robić, tylko chodzi o to, żeby przede wszystkim prowadzić taką osobę do Chrystusa, a kiedy trzeba, zostawić wolno tego człowieka. Jeżeli wyszłeś z jakiejś relacji, to zostaw tą relację. Po co wchodzisz 10 tysięcy razy do tej samej rzeki, skoro wiesz, że ten człowiek jest nieuzdrowiony wewnętrznie i ciągle czuje się źle sam ze sobą. On ma się czuć dobrze sam ze sobą i ma chcieć dawać miłość drugiemu człowiekowi. Dopiero jest gotowy do tego, żeby w tą relację z tobą wejść. Nie inaczej. Kiedy zobaczysz w drugim człowieku życie i światło i pokój serca i widzisz, że ten człowiek tylko chce kochać, to jest zdrowe. A w innych przypadkach my mamy napominać i mamy też kochać. To wszystko ma być w duchu łagodności. A kiedy trzeba, w duchu napomnienia i surowości, ale wszystko to, badajmy swoje serce, ma wypływać z miłosiernej miłości, czyli postawa Jezusa Chrystusa. Bo kiedy On mówił do Piotra, precz szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku, to Jezusowi nie chodziło o to, żeby Piotra zwyzywać i nazwać go szatanem, tylko chodziło mu z miłości, aby go ochrzcić, aby przejrzał, aby po prostu zatrząsnął tą głową i powiedział: Jezus ma rację. Wypłynęło to z miłości do mnie, napomniał mnie, ponieważ zacząłem myśleć po ludzku i wszystko badać na logikę ludzką. A przecież nie o to chodzi. Przecież Bóg jest ponadnaturalny. Chwała Jemu. Bóg żyje i Bóg może czynić rzeczy wielkie. Jezu, chwała Ci, że mnie napomniałeś. Co by było, gdyby Jezus nie powiedział precz szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, kiedy by go nie ochrzcił świętym gniewem i świętym słowem wynikającym z prawdy o myśleniu Piotra. Co by się zadziało z Piotrem? On nadal by tkwił w ludzkim rozumowaniu. A Słowo Boże mówi, że żaden człowiek rozumujący na sposób ludzki nie czynił cudów. Więc takie napomnienie, zobaczcie, co spowodowało.
U mnie też w relacjach się zdarza tak, że zapałałam świętym gniewem i czasami powiem coś człowiekowi, że nie ma w tobie prawdy. Nie jesteś tym, za kogo się uważasz względem mnie. Nie potrafię ci już zaufać. Nie potrafię nazwać cię już, nie wiem, ojcem, matką, ponieważ całe życie cię nie było przy mnie. Ale to nie znaczy, że ja cię nie kocham. Ja dziękuję Bogu za ciebie. Dziękuję za ciebie, siostro, bracie. Ale fakty są takie, że my... Nie było was przy mnie wtedy, kiedy was potrzebowałam. Ale to nie o to chodzi, żeby kogoś wpędzać w poczucie winy, ale stanąć w prawdzie. Stanąć w prawdzie i powiedzieć drugiemu człowiekowi to, żeby odpokutował, odżałował coś, co zrobił. Z miłości my to mówimy do drugiego człowieka. Z miłości mówimy prawdę o nim samym, bo kiedy próbowaliśmy go napominać, żeby wrócił do źródła, to on nie słuchał. Więc czasami potrzebne jest, żeby powiedzieć stanowczo, tak jak jest. I kochać tego drugiego człowieka, ale kiedy ten człowiek cię zbeszta za tą prawdę, którą wypowiedziałeś ze swojego serca. Jeżeli miałeś rodzica alkoholika i powiedziałeś albo męża alkoholika, albo dziecko, które cię terroryzowało, jakiś mobbing w stronę rodzica popełniało. I nagle mówisz, to co robiłeś w życiu bardzo mnie zraniło, ale mój Pan Jezus Chrystus mnie uzdrowił. Jedyne co potrzebuję od ciebie to stanięciu w prawdzie i skruchy, tak, zrobiłem ci to i to. Wiesz, bardzo tego żałuję. Ja ci wybaczam, ale napominam cię dlatego, żebyś sąd swój sumienia miał już teraz, aniżeli staniesz przed Bogiem. I to wynika z miłości do ciebie. Żadna miłość zakłamywana, życie w iluzji, czyli takie fałszywe czci ojca, matka albo czci bliźniego swego, która zakłamuje prawdę, nie jest miłością. My mamy czasami powiedzieć coś, że widzimy, że ten człowiek, widzisz, masz przyjaciela, który żyje w nieczystości, zmienia non-stop partnerów. Powiedz mu prawdę. Słuchaj, żyjesz w wielkim bagnie. Taplasz się w błocie. I jeżeli dzisiaj nie przyjmiesz mojego słowa napomnienia, to za rok będziesz w jeszcze gorszym stanie. I tak samo do osoby, która ma jakieś uzależnienia, do osoby, która nie stawia granic, która narusza autonomię, też masz ją napomnieć. Która stosuje jakąś przemoc psychiczną, fizyczną. Ty masz powiedzieć prawdę, nawet jeżeli to jest członek twojej rodziny. To nie chodzi o to, że ty się wtrącasz, bo my i tutaj mamy stawiać granice, jeżeli ktoś się wtrąca w życie, to jak ty wychowujesz dziecko, to nic to do tego, ale jeżeli widzimy zło, że dana osoba bije dziecko albo wyzywa je, to my mamy tam stanąć po tej stronie i powiedzieć, żeby tego nie robił. Tak samo, ale druga sytuacja jest taka, że jeżeli rodzic na przykład uczy czegoś dziecka, jakichś zasad, to my nie mamy prawa się tam wtrącać, bo to rodzic decyduje o tym, jak chowa dane dziecko. Jemu jest dane pod opiekę, ale kiedy dzieje się krzywda, to owszem, mamy się wtrącić w imię prawdy. Także tu widzicie, jak to jest wszystko miłość dawać, nie dawać, wtrącać się, nie wtrącać, więc to jest wszystko takie zależne, dlatego tu potrzebna jest mądrość Boża i nieustanna komunikacja z Jezusem Chrystusem, bo wtedy On będzie nam mówił. W jakiej sytuacji, tak jak mówi Słowo Boże, swoje słowa włożę w twoje usta. Owce moje znają mój głos i one idą za mną. Swoje słowa włożę w twoje usta i będziesz mówił nie z siebie, lecz ze mnie. Więc ta jedność z Bogiem pozwala nam w życiu nie błądzić. Także mam nadzieję, że coś wartościowego wyciągnęliście z tego filmiku i życzę wam asertywnej miłości do bliźniego, miłosiernej, pełnej ciepła, łagodności, miłości, a kiedy trzeba i dzieje się źle i kiedy wasza autonomia czy wasi bliźni są źle traktowani, to żeby napomnieć w duchu miłości, ale też takiej duchu stanowczości. Dziękuję, że jesteście. Cześć.